Witajcie. Ten odcinek nie odpowie na wszystkie dręczące Was pytania, dręczące też mnie. Nie zabierze lęku, który został zasiany już dawno w naszych sercach. Lęku, że Pan Bóg jest naszym wrogiem, że jest zły. Lęk ten zasiał ktoś, kto wypowiedział też pierwsze kłamstwo na tym świecie. Ten odcinek będzie takim zbiorem perspektyw, zbiorem rad, wskazówek do tego, jak właśnie czytać te momenty w Piśmie Świętym, a w zasadzie jak czytać całe Pismo Święte. Szczególnie te momenty w Piśmie Świętym, kiedy wydaje nam się, że coś tu się nie zgadza, że Bóg jest zły, że Bóg jest agresywny, że pała rządzą mordy. Mam nadzieję, że to wszystko ułatwi. Ale zanim zaczniemy rozeznawać poszczególne wydarzenia, poszczególne momenty w Piśmie Świętym, musimy sobie jakby zebrać do tego jakieś podstawy i podwaliny, byśmy potrafili rozumieć Pismo Święte. Wiadomo, podstawą jest Duch Święty, ale przeczytajmy sobie może pierw, co na ten temat mówi katechizm Kościoła katolickiego, czyli co na ten temat mówi Kościół. Punkty 107 i 108. Księgi natchnione nauczają prawdy. Skoro więc wszystko to, co autorzy natchnieni, czyli hagiografowie, twierdzą, należy uważać za stwierdzone przez Ducha Świętego, to z całą mocą należy też wyznać, że Księgi Pisma w sposób pewny, wiernie i bez błędu uczą prawdy, jaka z woli Boga została zapisana w Księgach Świętych dla naszego zbawienia. Tutaj uczą prawdy dla naszego zbawienia, co znaczy uczą prawdy duchowej. To nie znaczy, że wszystko w Piśmie Świętym jest historyczną prawdą. Bierzmy też pod uwagę w ogóle, w jaki sposób to zostało napisane, jaki to jest gatunek literacki, jaki rodzaj. Wiara chrześcijańska nie jest jednak religią księgi. Chrześcijaństwo jest religią Słowa Bożego. Słowa nie spisanego, lecz Słowa wcielonego i żywego. Aby słowa Pisma Świętego nie pozostawały martwą literą, trzeba by Chrystus, wieczne Słowo Boga Żywego, przez Ducha Świętego oświecił nasze umysły, abyśmy rozumieli Pisma. Co przez to rozumiemy? Co przez to rozumie Kościół Święty? Nie chodzi o słowo spisane, a o słowo żywe, słowo wcielone. Czyli chodzi nam o Boga, o Jezusa Chrystusa, który jest Słowem i Jego Słowo jest zawarte w Piśmie Świętym, ale bez Ducha Świętego Go nie poznamy. Punkty 109 do 114. Duch Święty, interpretator Pisma Świętego. W Piśmie Świętym Bóg mówi do człowieka w sposób ludzki. Aby dobrze interpretować Pismo Święte, trzeba więc zwracać uwagę na to, co autorzy ludzcy rzeczywiście zamierzali powiedzieć i co Bóg chciał nam ukazać przez ich słowa. Zatem, Bóg pisał przez ludzi. Generalnie Bóg natchnął ludzi, by napisali Pismo Święte, ale ci ludzie nie byli nieograniczeni, nie poznali też wszystkiego, całego absolutu Boga i nie spisali Go w piśmie doskonałym, który zrozumie każdy, bo niestety nie jesteśmy doskonali i nie potrafimy się porozumieć. A o tym później. W celu zrozumienia intencji autorów świętych trzeba uwzględnić okoliczności ich czasu i kultury, rodzaje literackie, używane w danej epoce, a także przyjęte w tamtym czasie sposoby myślenia, mówienia i opowiadania. Inaczej bowiem ujmuje się i wyraża prawdę w różnego rodzaju tekstach historycznych, prorockich, poetyckich, czy w innych rodzajach wypowiedzi. To, co mówiłem, trzeba też patrzeć na to, w jaki sposób coś zostało napisane. W dawnych czasach bywały też takie opowiastki, które nie skupiały się na prawdzie takiej dosłownej, że coś się dosłownie wydarzyło, a na przesłaniu, jakie miała dana opowieść nieść. To tak tylko wtrąca. Ponieważ Pismo Święte jest natchnione, istnieje druga zasada prawnej interpretacji, nie mniej ważna niż poprzednia, bez której Pismo Święte byłoby martwą literą. Pismo Święte powinno być odczytywane i objaśniane w tym samym duchu, w którym zostało napisane. Sobór Watykański II wskazuje trzy kryteria interpretacji Pisma Świętego, odpowiadającej duchowi, który je natchnął.
Zwracać uwagę przede wszystkim na treść i jedność całego Pisma Świętego. To jest pierwsza zasada. Jakkolwiek bardzo są zróżnicowane księgi, które tworzą Pismo Święte, to jest ono jednak jedno ze względu na jedność Bożego zamysłu, którego Jezus Chrystus jest ośrodkiem i sercem otwartym po wypełnieniu Jego Paschy. Serce Chrystusa oznacza Pismo Święte, które ukazuje serce Chrystusa. Przed męką serce Chrystusa było zamknięte, ponieważ Pismo Święte było niejasne. Pismo Święte zostało otwarte po męce, by ci, którzy je teraz rozumieją, wiedzieli i rozeznawali, w jaki sposób powinny być interpretowane proroctwa. Ktoś kiedyś mądry powiedział, że Stary Testament był jak woda, dawał życie, tak dalej, a Nowy Testament sprawił, że Stary i Nowy Testament są jak wino. Druga zasada. Czytać Pismo Święte w żywej tradycji całego Kościoła. Według powiedzenia ojców Kościoła, Pismo Święte jest bardziej wypisane na sercu Kościoła niż na pergaminie. Istotnie Kościół nosi w swojej tradycji żywą pamięć Słowa Bożego, a Duch Święty przekazuje mu duchową interpretację Pisma Świętego, według sensu duchowego, który Duch daje Kościołowi. No i trzecia zasada. Uwzględniać analogię wiary. Przez analogię wiary rozumiemy spójność prawd wiary między sobą i w całości planu objawienia. Czyli co? Czyli jeśli gdzieś Jezus powiedział coś, to my musimy o tym pamiętać w zupełnie innym miejscu, choćby w Starym Testamencie, nie? Trzeba to wszystko jakoś razem spiąć, bo jeśli to razem się nie trzyma kupy, to no niestety źle czytamy. 115 punkt. Według starożytnej tradycji można wyróżnić dwa rodzaje sensu Pisma Świętego. Dosłowny i duchowy. Sens duchowy dzieli się jeszcze na sens alegoryczny, moralny i anagogiczny. Ścisła zgodność między tymi czterema rodzajami sensu zapewnia całe jego bogactwo w żywej lekturze Pisma Świętego w Kościele. Sens dosłowny, 116 punkt, jest to sens oznaczony przez słowa Pisma Świętego i odkrywany przez egzegezę, która opiera się na zasadach poprawnej interpretacji. Wszystkie rodzaje sensu Pisma Świętego powinny się opierać na sensie dosłownym. Sens duchowy, ze względu na jedność zamysłu Bożego, nie tylko tekst Pisma Świętego, lecz także rzeczywistości i wydarzenia, o których tekst mówi, mogą być znakami. No i duchowy się dzieli na alegoryczny. Możemy osiągnąć głębsze zrozumienie wydarzeń, poznając ich znaczenie w Chrystusie. Na przykład przejście przez Morze Czerwone jest znakiem zwycięstwa Chrystusa, a przez to także znakiem chrztu. Sens moralny. Wydarzenia opowiadane w Piśmie Świętym powinny prowadzić nas do prawego postępowania. Zostały zapisane ku pouczeniu nas. No i sens anagogiczny. Możemy widzieć pewne rzeczywistości i wydarzenia w ich znaczeniu wiecznym, prowadzące nas do naszej Ojczyzny. W ten sposób Kościół na ziemi jest znakiem Jeruzalem Niebieskiego. No i generalnie te sensy nie powinny być od siebie oddzielane. Nie powinniśmy czytać Pisma Świętego tylko w sensie dosłownym, bo to nie jest pełne. I tak samo nie powinniśmy tylko duchowo czytać Pisma Świętego, o co to mi Duch tutaj powie, jednocześnie totalnie odrywając się od ziemi i od tego, co tam jest napisane. To zresztą Benedykt XVI w swoim dokumencie, który będziemy tu jeszcze cytować, powiedział, że są takie właśnie dwa fundamenty interpretacji Pisma Świętego. Chciałbym, żeby to dobrze wybrzmiało. Dosłowne rozumienie Pisma Świętego jest niezmiernie ważne. Bez niego nie jesteśmy w stanie dobrze pojąć Pisma Świętego. Czyli jeśli czytamy Pismo Święte, to nie odrzucajmy tego, co tam jest napisane. Bo jest taka pokusa, żeby czytać tylko tak górnolotnie i tak, jak nas Duch poniesie, a jednocześnie nie czytać, odrzucać w ogóle wszystko, co tam jest napisane. Taki przykład, dlaczego to jest ważne, to właśnie dlatego, że z tego, co tam przeczytamy, możemy dowiedzieć się, na jakim etapie właśnie wychowania do Boga, na jakim etapie objawienia Boga byli ludzie w tamtym momencie, jak go postrzegali, jakie mieli problemy i co było dla nich ważne.
I jakby nie było, nieraz my też mamy podobne problemy, tylko może w mniejszej skali, w świecie dzisiejszym. I jakieś odpowiedzi można tam znaleźć na ten temat. Tak miejcie to zawsze z tyłu głowy, że tak jak czytacie Pismo Święte dosłownie, to też jest ważne. Nawet Stary Testament, te wszystkie momenty takie, których by się nie chciało czytać, warto je czytać i warto po prostu nie odrzucać ich. No. Punkty 121 do 123. Stary Testament jest nieodłączną częścią Pisma Świętego. Jego księgi są natchnione przez Boga i zachowują trwałą wartość, ponieważ Stare Przymierze nigdy nie zostało odwołane. Istotnie, ekonomia Starego Testamentu była przede wszystkim ukierunkowana na przygotowanie przyjścia Chrystusa, Odkupiciela świata. Chociaż księgi Starego Testamentu zawierają także sprawy niedoskonałe i przemijające. Świadczą o boskiej pedagogii zbawczej miłości Boga. Znajdują się w nich wzniosłe pouczenia o Bogu, nadto zbawienna mądrość dotycząca ludzkiego życia oraz przedziwne skarby modlitw, w których wreszcie ukryta jest tajemnica naszego zbawienia. To bym się na chwilę zatrzymał na dosłownie paru wyrazach. Zawierają także sprawy niedoskonałe i przemijające. Znaczy, że część rzeczy, które są napisane w Starym Testamencie, nie są pisane bezpośrednio do nas. Pewnie Bóg może nas natchnąć do tego, żeby coś z tego wywnioskować. Ale bezpośrednio raczej nie pisze do nas, że trzeba kamienować grzeszników. No i sprawy niedoskonałe. Bóg, zresztą jak tutaj mamy o tej pedagogii, od początku jakby powoli wdrażał naukę swoją, gdyż, jakby to powiedzieć, nie miał najlepszej gliny do wyrabiania sobie naczyń na Ducha Świętego. Tą glinę trzeba było zmiękczyć i przepalić. Chrześcijanie czczą Stary Testament jako prawdziwe Słowo Boże. Kościół zawsze zdecydowanie przeciwstawiał się idei odrzucenia Starego Testamentu pod pretekstem, że Nowy Testament doprowadził do jego przedawnienia. Marcjonizm. Taka herezja tam z początku chrześcijaństwa, chyba jeszcze w 120 jakoś czy 130 roku dopiero została wypleniona. Punkty 128 do 130. Jedność Starego i Nowego Testamentu. Kościół już w czasach apostolskich, a potem wytrwale w swojej tradycji, wyjaśniał jedność planu Bożego w dwóch testamentach za pośrednictwem typologii. Rozpoznaje ona w dziełach Bożych Starego Testamentu figury tego, czego Bóg dokonał w pełni czasów, w osobie swego wcielonego Syna. No często mamy właśnie w Starym Testamencie jakieś takie właśnie figury tego, co się działo potem w tym Nowym. Mam nadzieję, że przetłumaczyłem na ludzki. Chrześcijanie czytają więc Stary Testament w świetle Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. Ta lektura typologiczna ukazuje niewyczerpaną treść Starego Testamentu. Nie pozwala ona zapomnieć, że Stary Testament zachowuje własną wartość objawienia, potwierdzonego przez samego naszego Pana. Zresztą także Nowy Testament wymaga, by był czytany w świetle Starego. Czyniła to nieustannie pierwotna katecheza chrześcijańska. Według starożytnego powiedzenia Nowy Testament jest ukryty w Starym, natomiast Stary znajduje wyjaśnienie w Nowym. Typologia oznacza dynamizm zmierzający do wypełnienia planu Bożego, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich. Tak więc na przykład powołanie patriarchów i wyjście z Egiptu nie tracą własnej wartości w planie Bożym, ponieważ są równocześnie jego pośrednimi etapami. Zauważmy, że Stary Testament jest świetnym kontekstem do Nowego Testamentu. Ba, Nowy Testament jest bez niego tak bardzo łysy, że nie ma sensu. Nie zrozumielibyśmy mnóstwa rzeczy, które nam objawił Jezus bez Starego Testamentu. A jak mawiał Benedykt w Verbum Domini, to jest adhortacja apostolska, dlatego Stary Testament jest proroctwem Nowego Testamentu, a najlepszym komentarzem do Starego Testamentu jest Nowy Testament. Teraz lecimy z punktami już o upadku. 385 do 386. Bóg jest nieskończenie dobry i wszystkie jego dzieła są dobre. Nikogo jednak nie omija doświadczenie cierpienia i zła obecnego w naturze, które jawią się jako związane z ograniczeniami właściwymi dla stworzeń, a przede wszystkim
Zagadnienie zła moralnego. Skąd pochodzi zło? Pytałem, skąd pochodzi zło i nie znajdowałem rozwiązania. Mówi święty Augustyn. Jego bolesne poszukiwanie zakończy się dopiero wraz z nawróceniem do Boga żywego. Tajemnica bezbożności wyjaśnia się bowiem tylko w świetle tajemnicy pobożności. Objawienie miłości Bożej w Chrystusie pokazało równocześnie zasięg zła i nadzwyczajną obfitość łaski. Musimy więc rozważyć zagadnienie początku zła, kierując spojrzenie naszej wiary na tego, który sam jest jego zwycięzcą. Mamy tutaj bezpośrednie rozgraniczenie, że Bóg jest dobry, a nie jest zły. I też nie On stworzył to zło. On stworzył stworzenie, które stało się złe. Oczywiście nie każde stworzenie stało się złe do końca, tak jak na przykład my. 386 punkt mówi: grzech jest obecny w historii człowieka na próżno, ktoś chciałby go nie zauważać lub nadawać inne nazwy tej mrocznej rzeczywistości. Usiłując zrozumieć grzech, trzeba najpierw uznać głęboką więź człowieka z Bogiem, ponieważ poza tą relacją zło grzechu nie ujawnia się w swojej prawdziwej istocie jako odrzucenie Boga i przeciwstawienie się Mu, ciążąc w dalszym ciągu na życiu człowieka i na historii. Mamy tutaj dużo też o tym, że tak naprawdę cały świat jest trochę skażony tym grzechem, jest trochę przez niego zniszczony. No i mamy też definicję tego, czym jest zło. Zło jest grzechem, ale tylko jesteśmy w stanie to zrozumieć w relacji do Boga, który jest dobry. No i punkty 408 do 409. Konsekwencje grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych ludzi powodują w świecie ujmowanym jako całość stan grzeszności, który może być określony wyrażeniem świętego Jana – grzech świata. Wyrażenie to określa także negatywny wpływ, jaki wywierają na osoby sytuacje wspólnotowe i struktury społeczne, które są owocem grzechów ludzi. Ta dramatyczna sytuacja świata, który cały znajduje się w mocy złego, sprawia, że życie człowieka jest walką. W całej historii ludzkości towarzyszy bowiem ostra walka przeciwko mocom ciemności, która rozpocząwszy się na początku świata, będzie trwała, jak mówi Pan, aż po dzień ostatni. Wplątany w nią człowiek powinien stale walczyć o wytrwanie w dobru, a tylko z wielkim trudem, jedynie z pomocą łaski Bożej, jest zdolny osiągnąć jedność w sobie samym. Tak więc widzimy, że grzech nasz wpływa na wspólnotę, a wpływa również na cały świat. Konsekwencją zaś grzechu jest śmierć, co mówi nam list do Rzymian. 6 rozdział, 23 werset. Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, a darem Boga życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Warto mieć na uwadze tą perspektywę, że grzech rani nie tylko nas, rani także wspólnotę, rani także cały świat. Te konsekwencje grzechu są jakby na całym świecie, nie? I to nie chodzi o to, że my płacimy jakąś karą na nas daną za to, że robimy grzechy typu no nie idę do kościoła, tak dalej. To chodzi o to, że jeśli wyciągasz rękę do ognia, to się sparzysz. No i taka fajna perspektywa jeszcze, że grzesząc sami na siebie zaciągamy karę, bo odchodzimy od źródła życia i istnienia, czyli kogo? No Boga. Kolejne ciekawe pytanie. Czy karę przynosi na nas Bóg, wymierza na nas Bóg? Czy my sami wymierzamy na sobie karę? Myślę, że takim najbliższym mojemu sercu i mojemu rozeznaniu sposobem na odpowiedź do tego pytania jest taka myśl, że my oboje, jakby i Bóg, i my, bo Bóg przyzwala na tą karę, a my sami ją na siebie ściągamy, wybierając ją. A dlaczego przyzwala? No z miłości do nas i do naszej wolności, ale o tym gadaliśmy już tyle razy w innych odcinkach. Przejdźmy sobie do Benedykta XVI i jego adhortacji Verbum Domini. 42 punkt. Mroczne karty Biblii. W kontekście relacji między Starym i Nowym Testamentem synod zajął się również kwestią tych stronic Biblii, które wydają się mroczne i trudne ze względu na opisywaną w nich niekiedy przemoc i niemoralność. W odniesieniu do tego trzeba przede wszystkim pamiętać, że objawienie biblijne jest głęboko zakorzenione w historii. Zamysł Boży odsłania się w niej stopniowo
i urzeczywistnia się powoli na kolejnych etapach pomimo oporu ludzi. Bóg wybiera lud i cierpliwie go wychowuje. Objawienie jest dostosowane do kulturowego i moralnego poziomu odległych epok, a zatem relacjonuje fakty i zwyczaje, jak na przykład podstępne zabiegi, przemoc, rzezie ludności, nie mówiąc wyraźnie, że są one niemoralne. Wyjaśnieniem tego jest kontekst historyczny, ale może to zaskakiwać dzisiejszego czytelnika, zwłaszcza gdy zapomina się o licznych, mrocznych zachowaniach ludzi, których nigdy nie brakowało na przestrzeni wieków i nie brak również w naszych czasach. Żyjemy w ogóle w jakimś takim przeświadczeniu, że świat jest piękny i wszyscy są uśmiechnięci, a dzieje się źle. Jest pedofilia, są morderstwa, wojny. Do wyboru, do koloru. W Starym Testamencie przepowiadanie proroków atakuje wszelkiego rodzaju niesprawiedliwość i przemoc, zbiorową lub indywidualną. I w ten sposób staje się narzędziem wychowawczym, które Bóg daje swojemu ludowi jako przygotowanie do Ewangelii. Dlatego byłoby błędem nie brać pod uwagę tych fragmentów Pisma, które wydają się nam problematyczne. Raczej trzeba być świadomym, że lektura tych stronic wymaga zdobycia odpowiedniej wiedzy przez formację, która odczytuje teksty w ich kontekście historycznym i literackim i w perspektywie chrześcijańskiej, dla której ostatecznym kluczem hermeneutycznym jest Ewangelia oraz nowe przykazanie Jezusa Chrystusa, urzeczywistnione w misterium paschalnym. Dlatego zachęcam uczonych i duszpasterzy, by pomagali wszystkim wiernym w poznawaniu także tych stronic dzięki lekturze, która pozwoli odkryć ich znaczenie w świetle misterium Chrystusa. No i tak jak tutaj mówił nam Benedykt, musimy wszystko brać tak naprawdę na perspektywę tego, że kluczem do zrozumienia Starego Testamentu i tego, co tam się działo, jest to, co objawił nam Jezus Chrystus. Jest Jego nowe przykazanie miłości. Jest miłosierny Bóg. Jezus Chrystus objawił nam Boga takim, jakim On jest. Nowych objawień nie będzie. Znaczy, że Bóg pokazał nam się w takim stopniu, w jakim mógł do tej pory. Co nie znaczy, że już Go dobrze przyjęliśmy. Co nie znaczy, że nie powinniśmy się kształcić dalej w tym, żeby Go poznać. Kościół cały czas powinien wzrastać, jak krzew winny. Kolejnym ważnym elementem układanki jest to, że Żydzi, ci, którzy pisali ten Stary Testament, jeszcze nawet zanim byli Żydami i tak dalej, to wszystko, co zostało spisane przez wieki, przerobione i tak dalej, oni wierzyli w to, że Bóg jest praprzyczyną, wszechprzyczyną, że jest przyczyną wszystkiego, od początku do końca. Wierzyli w to zasadniczo, że Bóg jest też przyczyną zła, że wszystko, co się dzieje na świecie, wymaga przyzwolenia Boga. No i jakby nie było, jest w tym dość duże ziarno prawdy, gdyż Bóg musi na wszystko przyzwalać. A dlaczego to robi? Robi to z miłości do nas, do naszej wolności, bo nie chce niewolników, tylko ludzi wolnych, którzy mogą go w swej wolności pokochać. Z takich luźnych myśli kiedyś mi się tak nasunęło, że Jezus w sumie przyzwala na to, żebyśmy tak myśleli, że to On jest wszystkiemu winny, bo pozwolił nam siebie po prostu zabić za to. Wziął jakby konsekwencje tego, że my źle czynimy na siebie. Co więcej, pewne konsekwencje tych naszych wyborów, tego naszego grzechu Bóg nam zostawia cały czas, ale nie robi tego bez przyczyny. W sensie, konsekwencje grzechu, czyli to, że cierpimy, to, że dzieje się nam źle, pozwala nam na refleksję. Gdyby tych konsekwencji nie było, gdyby Bóg stwierdził, że dobra, no to zabierzemy całe konsekwencje grzechu, zabierzemy wszystko, co grzech sprawia, ludzie grzeszyliby dalej i nawet by nie pomyśleli o tym, że to, co robią, jest złe. Odeszliby od Boga, a Bóg by ich tylko podtrzymywał przy życiu. A jakie by to było życie? Kolejną ważną informacją jest, a w zasadzie pytaniem, jest to, żeby pomyśleć sobie, nie? Czy dana historia, którą czytamy w Piśmie Świętym, jest
rzeczywiście historią, prawdą historyczną, czy jest opowieścią, mitem? Pewnie Was zdziwi to, że tak naprawdę bardzo dużo rzeczy w Piśmie Świętym jest opowieściami. Możliwe, że o czymś, co się naprawdę wydarzyło, o jakimś działaniu Boga w życiu człowieka dawno, dawno temu, ale nie jest to opis dosłowny. Przejdziemy sobie teraz do tej części, w której ja Wam daję propozycję tego, jak ja podchodzę do poszczególnych historii w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie. I zaznaczam, nie jestem tutaj nieomylny. To, co Wam powiem, nie jest czystą prawdą religijną. To nie jest coś, co macie wyznawać i uznawać za jedyną dobrą interpretację Pisma Świętego. Mam nadzieję, że to jest w miarę po katolicku, ale jeśli nie, no to przecież można mnie napomnieć. To jest po prostu jakaś perspektywa rozumienia Pisma Świętego. W tych historiach też dużo się inspirowałem innymi twórcami i YouTube'owymi, i jakimiś historiami, które gdzieś przeczytałem. Tutaj jakieś Szustaki, tutaj jakieś Szymony z kanału Wojna Idei, także potem też jakieś linki na pewno podrzucę. Dobra, jak ja czytam Wieżę Babel? Gdzieś tu pojawi Wam się teraz sigiel do danej opowieści biblijnej i od razu przejdę do tego, że uważam, że to jest opowieść, ale opowieść, która opowiada pewną prawdę, prawdę duchową. Jest to opowieść, która jest kontynuacją tego, jak człowiek został okłamany i chciał być Bogiem. No i ludzkość tutaj konsekwentnie dąży do tego, żeby postawić siebie na miejscu Boga. W konsekwencji czego ludzie wpadają w totalny egocentryzm i nie potrafią już między sobą się dogadać. Mamy to też w historii Kaina i Abla. Co ciekawe, podział ten działa do dzisiaj. Do tej pory nie potrafimy się dogadać, a dowodem na to są choćby kłócący się księża między sobą. Widać, że oboje mają dobrą intencję, ale jakoś nie potrafią nawet zrozumieć siebie. Nie chodzi o to, że nie ma w nich chęci, bo ja to widzę, że jest chęć. Ale jakiś problem, mówię o youtuberach, jakiś problem jednak jest. No i oczywiście to nie chodzi tylko o księży, ale generalnie my się nie umiemy dogadać. Ja cały czas udostępniając cokolwiek tutaj na YouTubie, boję się, że nikt mnie nie zrozumie. Staram się dlatego dość dużo popierać jakąś literaturą i dużo gadać, żeby to jakoś wybrzmiało do końca. Ale i tak wiem, że wielu z Was nie zrozumie. No i czy to się wydarzyło naprawdę? Nie wiem. No nie wiem, no. Mogło. Jakaś taka rzecz mogła się wydarzyć między ludźmi a Bogiem. Nie mamy pojęcia. Wróż, że było spisane. Dobra, przejdźmy do mitu o Noe i potopie. Gdzieś znów macie wyświetlony fragment, a raczej kilka rozdziałów. Figiel. No i mamy konsekwentnie mit o ludziach zapatrzonych dalej w siebie. Tam jakieś wojny może były, może jakaś nieczystość, jakieś upodlenie i żądza. No i oni tak bardzo w siebie zapatrzyli się, że nie zapobiegli własnej zagładzie. Generalnie ta zagłada jest konsekwencją tak jakby tego. No i czy rzeczywiście to się wydarzyło kiedykolwiek? No, z jednej strony nie wiem, a z drugiej strony dzieje się cały czas. I pewnie nawet nie zobaczymy, kiedy przyjdzie na nas jakaś zagłada. Choćby mini, choćby umrzemy z własnej pojedynczo, oczywiście jednostkowo ludzie. Umrzemy, na przykład ja umrę tylko przez to, że zapatrzę się w jakiś swój błąd i będę nim żył, oby nie. Dobra, no i historia o Abrahamie i jego synku. Kojarzycie Abrahama. Jemu Bóg obiecał, że on będzie zasadniczo ojcem narodu. I on tak bardzo w zasadzie się zachwycił tym, że jest ojcem, bo on nie mógł być ojcem tak fizycznie już. Ale Bóg dał mu ten cud. Też chciałbym być ojcem. Bóg dał mu ten cud, że został ojcem. No i chciał też Bóg zapobiec temu, żeby on sobie z tego dziecka nie zrobił Boga. Dodajmy do tego jakiś taki kontekst tego, że żył w takich czasach,
kiedy rzeczywiście Molochowi, czy tam jakimś innym bóstwom składało się dzieci w ofierze. I były też inne ciekawe historie. Tak więc generalnie żył w czasach, kiedy to było takim wyznacznikiem oddania się jakiejś idei Boga jakiegoś, bo wtedy akurat właśnie chodziło o bóstwa, religię i tak dalej. Wyznacznikiem oddania się było poświęcenie czegoś. To wołu, to dziecka właśnie. No i w tej opowieści Bóg jakby obala ten mit tego, że on pragnie ofiary. No tutaj właśnie z dziecka. Z tego co kojarzę, Żydzi wielokrotnie później odchodzili od Boga, oddając się właśnie jakieś ciekawe praktyki, bądź w zasadzie nieciekawe praktyki składania ofiar, czy też religijnej prostytucji rytualnej. No i Bóg wiele razy im to później wybaczył. Czy my to robimy teraz? Oczywiście. Czy coś takiego się działo? Czy był jakiś Abraham? Ja wiem, że raczej był jakiś pierwowzór Abrahama. I mógł się nazywać Abraham. Czy dosłownie to się wydarzyło? Nie wiem, ale mogło. Okej, przejdźmy do plag egipskich. Głównym zarzutem jest zawsze to wobec Boga, że mamy w Piśmie Świętym napisane, że Bóg uczynił serce Faraona jak z kamienia, czy jakoś tak. No i mamy tutaj ten problem praprzyczyny, wszechprzyczyny. Problem tego, że generalnie mówiono, myślono i tak dalej, że Bóg jako stwórca, jako ten, który utrzymuje ten świat i ten cały mechanizm istnienia przy życiu cały czas, plączę się strasznie. W każdym razie ten Bóg jest przyczyną wszystkiego. Więc dlaczego Faraon nie chciał wypuścić Izraelitów z Egiptu? Dlaczego tyle razy odmawiał? Dlaczego unosił się pychą? Dlaczego mimo lęku odmawiał Mojżeszowi odejścia? No, przez Boga, bo Bóg go stworzył. Bo Bóg przyzwolił na jego wolność. I czy to jest przez Boga, czy może jednak przez Faraona? Mamy tutaj właśnie ten taki błąd rozumienia tego dosłownie, że Bóg uczynił serce Faraona twardym, kamiennym i nieustępliwym. No i spójrzcie na Faraona. Faraon wielokrotnie doświadczał Boga. Faraon bał się go. Był świadom jego potęgi. A mimo to szedł w zaparte i unosił się pychą. Mimo to prowadził swój naród, siebie, ku zatraceniu. I przeszli tak z takiego rozpychu do nędzy. Z nędzy do upadku. Z upadku do śmierci. To jest kolejny raz, kiedy człowiek stawia się za Boga. Stawia się w pozycji Boga. Bo Faraon miał się za Boga. Jego kraj miał go za Boga. I on jako Bóg wymagał ofiar z dzieci. Patrzcie, tak samo jak poprzedni bogowie. Faraon kpił sobie z Boga, bo raz zgadzał się w tej swojej bojaźni na to, żeby Mojżesz odszedł z Izraelitami, a później co? Później odmawiał. Patrzcie, że Faraon generalnie sam doprowadził się do swojej śmierci, atakując Izraela, gdy ten szedł przez morze. No i co? I on nie widział tam Boga? Nie widział słupa ognia, który niósł spustoszenie? Faraon jest takim przykładem w ogóle grzechu śmiertelnego. Faraon, będąc świadomym istnienia Boga, jego potęgi, nie ugina się pod nim, tylko pluje mu w twarz. I to wielokrotnie. Bo jakby nie było, można spojrzeć na to tak, że Bóg cały czas dawał mu furtkę. Cały czas dawał coraz potężniejsze plagi, by go przekonać. Kojarzycie grzechy niewybaczalne na pewno. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Że gdy jesteś świadom istnienia Boga, Jego miłości, Jego planu wobec Ciebie, mimo to zaprzeczysz Jego istnieniu, mimo to plujesz Mu w twarz i stawiasz siebie w pozycji Boga. Tutaj mamy cały czas ten sam problem w tych wszystkich sytuacjach. Człowiek stawiający się na miejscu Boga. To jest grzech niewybaczalny. To jest grzech śmiertelny. I tą śmierć na siebie Faraon sam
przyniósł. I patrzcie, że faraon złapał się w pułapkę wyznawanej wtedy jeszcze zasady Hammurabiego, kodeksu Hammurabiego. Zasady oko za oko, ząb za ząb. Faraon pragnął śmierci izraelskich dzieci. Faraon łaknął śmierci dzieci. I to dostał. Oko za oko, ząb za ząb. Łaknął śmierci dzieci i jego dzieci też umarły. Co więcej, nie tylko łaknął, tylko je zabił. W jaki sposób zginęły dzieci Faraona? Nie wiem. Ale Bóg jest praprzyczyną. Co nie znaczy, że dosłownie Bóg szedł i zabijał dzieci. Pomijamy tutaj fakt, że nie wiemy, czy ta historia w ogóle się wydarzyła. Tak dosłownie w ten sposób. Choć w ogóle dla mnie ciekawym motywem jest to, że muzyka egipska i hebrajska ma jakieś takie podobne instrumenty, podobne też nuty w śpiewie. Nie wiem, jakoś tak przypomina jedno drugie. Pewnie dlatego, że dość długo ze sobą współżyli w jakiś sposób. Wracając do tej zasady Hammurabiego. Cała ta sytuacja obrazuje to, że to prawo jest błędem i z niego nic dobrego się nie urodzi. Jahwe, Jezus, obala to prawo. Tak samo jak mieliśmy z tym prawem oddawania Bogu czci poprzez składanie mu ofiar. I to jeszcze z dzieci. A na koniec bonus znaleziony na stronie deon.pl podczas researchu. Orygenes podaje przykład, jak należy czytać trudne teksty, nawiązując do słów psalmu 137. I teraz czytam. Analogicznie rozumiemy słowa 137 psalmu. Córko babilońska, nieszczęsna, błogosławiony, kto ci odpłaci za zło, które wyrządziłaś. Błogosławiony, kto pochwyci i rozbije o skałę twoje dzieci. Babilon oznacza tu zamęt, a dziećmi Babilonu są myśli wywołujące zamieszanie, myśli świeżo powstałe w duszy i zrodzone ze zła. Kto panuje nad nimi tak, że rozbija ich głowy o twardość i moc rozumu, ten zabija dzieci Babilonu o skałę i dlatego jest błogosławiony. A zatem Bóg nakazuje wygubić wszelkie zło. Nie poleca niczego, co by się sprzeciwiało nauce Jezusa. To jest w ogóle clue sytuacji. Bóg nigdy nie poleci czegoś, co jest sprzeczne z nauką Jezusa, bo Jezus jest Bogiem, nie? Bóg nie może sam sobie zaprzeczyć. Nie dlatego, że nie mógłby, tylko Bóg jest jaki jest, bo to jest Jego wola. No i biorąc pod uwagę to, że Bóg jest niezmienny, nie możemy czytać Pisma Świętego dosłownie w każdym momencie. Pewnie jest wiele sytuacji, które musimy zrozumieć dosłownie. W zasadzie każdą musimy przeczytać dosłownie, żeby zrozumieć, o czym ona jest. Wszystko musimy rozumieć przez to, jak nam Boga objawił Jezus. Pamiętajmy o tym, że Bóg objawiał nam się po trochu, aż do momentu przyjścia Jezusa Chrystusa, który nam wszystko wyjaśnił. I teraz jedyny problem jest taki, że my nadal nie rozumiemy, dalej musimy do tego wzrastać. Przepraszam Cię, Szymonie, z kanału Wojna Idei. I Szymon mówi, że tak bezczelnie zerżnąłem trochę od Ciebie tego, jak rozumiem niektóre fragmenty. Po prostu bardzo to do mnie trafia, to jak to Ty zrozumiałeś. Pewnie też skądś to wziąłeś, ale nie wnikam. Dzięki za Twoją mądrość, bo bardzo dużo rzeczy mi wyjaśniła. No i staram się Pismo Święte czytać właśnie w takim rozumieniu. Oczywiście modląc się jednocześnie w Duchu Świętym, ale czytać na różne sposoby. Dominikanie polecają jakieś chyba z 10 sposobów w ogóle czytania Pisma Świętego. Sobie sprawdźcie, może rzucę gdzieś link w opisie. Powtarzam, ja się generalnie nie znam, nie jestem teologiem. Tutaj może Mikołaj Kapusta mnie sprostować, ale możecie wy również wyjaśnić mi parę rzeczy. Jakby nie było, o to chodzi, żebyśmy też rozmawiali przez dialog, pojęli to lepiej. Dalej powtarzam, nie zaprzeczam żadnemu
wydarzeniu z Pisma Świętego, ale też nie potwierdzam, że działo się dokładnie tak, jak jest napisane w Piśmie Świętym. Przypominam, że jesteśmy jakby religią Słowa Bożego, a nie religią Księgi. No i zachęcam Was wszystkich do samodzielnego rozkminiania, rozważania Pisma Świętego w nauce Kościoła oczywiście, bo bez tego to ani rusz. Po prostu myślcie samodzielnie, ale dajcie się też prowadzić Duchowi Świętemu, a Duch Święty jest w Kościele. Bóg nam go dał w Kościele, teraz są czasy Kościoła. Przepraszam jeszcze raz za wszystkie błędy, jakie tutaj zrobiłem. Jeśli idzie o interpretację, o jakieś czytanie, w ogóle ja nie umiem czytać, się do tego nie nadaje, ale mam nadzieję, że bracie w wierze, który mnie oglądasz i dla którego robię ten film, i mówię to teraz w dwóch znaczeniach, bo mówię to do ciebie, który oglądasz, i do tego, który zainspirował mnie do tego, żeby zrobić ten film, bo zadał mi to pytanie. Mam nadzieję, że odpowiedziałem w miarę dobrze na to pytanie, choć tak naprawdę nie da się odpowiedzieć do końca. Nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego tak dobrze przekazać, ale trzeba próbować. Trzeba próbować rozmawiać o tym. Szczególnie o tym, co jest dla nas trudne. To były takie wskazówki, to była taka perspektywa właśnie na to, jak rozumieć Stary Testament. I czy to jest w 100% dobre, jak ja do tego podchodzę? Nie wiem, dowiem się w przyszłości. Na pewno będę mądrzejszy kiedyś. Przynajmniej mam taką nadzieję. A na pewno wielu mądrzejszych ode mnie ludzi mi powie, gdzie się mylę. Wy się trzymajcie. Ja Wam błogosławię. Z Bogiem, cześć, pa.